ten budynek tutaj właśnie ogrodzony był w dużym prostokącie, drutem kolczastym, normalnym, zwyczajnym drutem kolczastym. Na narożnikach tego ogrodzenia, to był plac duży, stałe wieżyczki, strażnice, gdzie przy karabinach maszynowych po dwóch wartowni, po dwóch SS-manów, prawda, tam się działo. No, dla celów wiadomo, pilnowania. Ale jak nas przywitano? Jak wysiedliśmy z pociągu, utworzyli Niemcy szpaler pomiędzy bramką, która tu w tym kierunku mniej więcej na tej linii była, bramką wejściową do tego ogrodzenia, prawda? No i ustawili się aż do tego kolejowego toru, gdzie stanął nasz ten pociąg i skąd nas wyładowywano, prawda, z wagonu. I zadaniem tych ustawionych szpalerzy, zesłanych było ich ponad 100, spało oczywiście każdy z jakimś pejczem, z jakimś batem, z jakąś gumą, prawda? Było, jak myśmy biegli do obozu tutaj, bili nas, prawda, i bili nas, gdzie kogo trafili, prawda, podkładali nam nogi, bo to mieli też i kije, prawda, drążki takie. No i strasznie nas, prawda, tutaj zmiętolili, zanim myśmy dobiegli od wagonu do tego wyjścia, byliśmy poranieni, jakby miałem głowę rozbitą, no wszyscy zresztą po kolei. Było nas 728, jasne. No i do nas przemówił. Kiedyś już to nas zebrano, ustawiono, tutaj, prawda, policzono na stoliku, gdzieś w tym miejscu, 2 metry dalej, stanął oficer SS, tak zwany Lagerführer, Karol Fritz się nazywał, to był oficer SS, no i do nas wygłosił taką mowę. Ihr Hunde, ihr polnische Banditen, to tak wy polscy bandyci. Nie myślcie, że przybyliście do sanatorium. Przywieziono was do niemieckiego obozu koncentracyjnego, w którym będziecie pracować dla dobra III Rzeszy do końca swoich dni. Jeżeli są tu Żydzi, daję im 2 tygodnie. Księża miesiąc, reszta 3 miesiące. I nie zapomnijcie, że wyjście stąd jest tylko jedno, pokazałem do góry. Durch Schorstein, przez komin. No i przemówienie, jak się zakończy tak. Jak się to komuś nie podoba, wyciągnął rękę w kierunku wieżyczki, może od razu iść na druty. No przyjęcie było dla nas może nie szokujące, ale dziwne. No, wyjdziemy przez komin, no to nie wiedzieliśmy się, ja nie wiedziałem osobiście, co to za komin. To miał być komin krematoryjny.